Rynek w formule K1 kategorii wagowej do 52 kg. Jako pierwsza w niebieskim narożniku zamelduje się reprezentantka klubu Corio Łódź, Paulina Mak. Reprezentantka klubu Millennium Rzeszów, Hanna Kujwan. Dobry wieczór na Ladies Fight Night. Witają Państwa Piotr Strus i Tomasz Marciniak. Zapraszamy na 11 pojedynków różnych sztuk walki w wykonaniu tylko i wyłącznie pani. Rozpoczniemy od K1, waga 52 kg. Hanna Kujwan w narożniku czerwonym, czerwone rękawice, i Paulina Maj w narożniku niebieskim. Paulina Maj, zawodniczka reprezentująca Corio Łódź, Hanna Kujwan z Millennium Rzeszów. Obie panie zaczęły bardzo ostro. Widać, że chcą jakby, można powiedzieć, zdobyć przewagę od razu w pierwszych minutach i pokazać, że to one rządzą w klatko ringu, bo tak się w takiej właśnie miejscu odbywa się ta walka. K1, więc 3 rundy po 3 minuty. Teraz mocne kopnięcie, wytrącona z balansu Maj. Hanna Kujwan jest nieco mniej doświadczona i młodsza zawodniczka w tej walce, ale ma sporo sukcesów na arenie amatorskiej. Wygrywała Mistrzostwa Polski, Puchar Świata Amatorów K1. Urodzona w ogóle na Ukrainie i dopiero na studiach trafiła do Polski, do Rzeszowa, gdzie trenuje. Natomiast Paulina Maj, uczestniczka pierwszej gali Ladies Fight Night. No tutaj mniejszy, tak jak wspomniał bilans walk. Przegrana na pierwszej gali. Bardzo agresywnie idzie do przodu Kujwan, zepchnięta do defensywy, do narożnika Maj. Przyjmuje kolejne ciosy, te proste uderzenia Hanny Kujwan. Bardzo skutecznie tną gardę Maj w tej chwili. Dobre kolano na korpus w wykonaniu Kujwan. Widać, że w walce to Kujwan ustawiła sobie Maj i to ona prowadzi tak naprawdę i nadaje tempo i warunki tej walki.
Nie ma odpowiedzi na agresywność w kratkoringu Gujwan Paulina Maj. Te ciosy z kontry nie są w stanie znaleźć celu. Przymierzyła się do ataku, ładnie zakończony ciosem na korpus, kopnięciem i tym razem jeszcze raz kolejny cios na korpus w wykonaniu Gujwan. Bardzo dobry lewy taki hak, można powiedzieć, na korpus Gujwan. Teraz ponownie była front kickiem na klatkę Maj. No, atakuje konsekwentnie korpus Hanna Gujwan. Powinno to przynieść efekty w kolejnych rundach. Podejrzewam, że obolała Paulina Maj będzie mogła się szybciej zmęczyć. Ale widać, że tak jak dziewczyny zaczęły pierwsze minuty bardzo agresywnie, tak teraz już troszeczkę ciśnienie zeszło. Gujwan cały czas konsekwentnie stara się spychać Maj do lin. Chociaż teraz to Maj po raz pierwszy w tej walce, bardziej w środku i koniec pierwszej rundy sędzia Sebastian Jagielski rozdziela drugie zawodniczki na minutę przerwy do narożniku i na pewno w lepszym nastroju narożnik rzeszowski Hanny Gujwan. Udzielane instrukcje przez obydwa narożniki, trener Rafał Antończak w narożniku Hanny Gujwan teraz na ekranach, natomiast Paulina Maj trenowana w Koryo Łódź przez Dariusza Wiśniewskiego. No na pewno trenerzy teraz chcą przekonać te najcenniejsze uwagi, co jeszcze lepiej zrobić podczas tej drugiej rundy. Zobaczymy, na ile uda się zawodniczkom wykorzystać dobre rady trenerów. No już obydwie panie gotowe do drugiego starcia. Rozpoczynamy od przybicia rękawic. Bardzo dobry lewy sierpowy na szczękę Maj w wykonaniu Gujwan. Jest celniejsza na pewno zawodniczka Rzeszowa. Aczkolwiek to teraz Maj przychodzi mocniej do ofensywy i widać, że to chce zepchnąć swoją rywalkę do siatki. Chyba narożnik przekazał jej, że potrzebuje bardziej agresywnie zawalczyć. Zbyt mało aktywna w tej pierwszej rundzie była. Teraz to Maj też zaczyna tymi middle kickami atakować korpus Gujwan. Dużo kopnień w wykonaniu obu pań tutaj na klatko ringu widzimy. Teraz bardzo dobry lewy prosty w wykonaniu Gujwan, który doszedł z szczęki Maj. Nie ma na razie zupełnie klinczu w tej walce. Obydwie zawodniczki nie idą, nie szukają tych kilku sekund przerwy. Teraz mocno zaatakowała Maj, no i właśnie wywołany ten pierwszy klincz, sędzia Jagielski rozdziela. I wracamy do wymiany ciosów na dystancie. Śmiała tam trochę Paulina Maj, Hanna Gujwan. Widać, że troszeczkę właśnie ten zapał Gujwan opadł po tej pierwszej rundzie. Oby nie było tak, że ona już myśli o tym, że wygrała tą walkę. Teraz jednak ładny, sierpowy. Low za low tak zwany. W wykonaniu pań. I kolejny prosty. I później to kopnięcie. Jeszcze jeden sierp. No, odzyskała celność swoich ciosów Hanna Gujwan. Widać, że Hanna Gujwan jest pewniejsza w tej walce. Bardziej, tak jak powiedziałeś, doświadczona, może to przeważa na to, że jest pewna swoich umiejętności i nie boi się iść w wymianę z Pauliną Maj. Obydwie zawodniki, jeżeli chodzi o pojedynki zawodowe, są dopiero na początku swojej kariery.
Zresztą podobnie jak duża część uczestniczek dzisiejszej Gali Ladies Fight Night, dla Hanny Guiwen to jest trzecia zawodowa walka, dla Pauliny Maj czwarta. Ale w większości wypadków te zawodniczki mają duże sukcesy na polu amatorskim. Łatwiej chyba w kickboxingu po prostu zdobywać, zwłaszcza w Polsce, laury jako amator, bo nie ma za dużo miejsc do toczenia zawodowych walk. No zgadza się, niestety tak głównie to jakieś, prawda, mistrzostwa Polski, takie bardziej prestiżowe, tutaj chodzi o zawody, a tak to niestety no kiedyś była liga, aktualnie chyba po raz nie wspierany, więc dzisiaj nie mają za bardzo gdzie próbować swojej siły amatorskiej. Jesteśmy już po 6 minutach tego pojedynku. Druga runda bardziej wyrównana. Paulina Maj zmniejszyła trochę przewagę, ale nadal wydaje mi się, że spokojnie można powiedzieć, Hanna Guiwen teraz na naszych ekranach prowadzi w tym pojedynku na punkty. Dzisiaj ostatecznie zobaczymy, jaki będzie, jeżeli będzie potrzebny werdykt sędziowski. I rozpoczynamy rundę trzecią, ostatnią tego pojedynku. Tak więc można powiedzieć, że walka o wszystko. No, Paulina Maj na pewno tutaj musi dać mocną rundę, pokazać coś, czego jeszcze w tym pojedynku nam nie pokazała. Ładnie punktuje tam z tymi kopnięciami Guiwen. Ładny prawy sierpowy. Dosyć nisko Paulina Maj trzyma tą gardę, dlatego te tak zwane overhandy dochodzą celu, które wypuszcza Guiwen. I kolejny raz, to już trzeci czy czwarty taki cios celny zadany przez Hannę Guiwen. Ten właśnie overhand, o którym mówiłeś przed chwilą. W dosyć łatwy sposób Paulina Maj daje się podpuszczać, prawda, na opuszczenie tej swojej lewej ręki i ten overhand prawy wchodzi bezpośrednio na szczękę. No, zobaczymy, czy jest w stanie uniknąć kolejnych ciosów, odgryźć się też swoim, bo to nie chodzi tylko przecież o to, żeby nie przyjmować ciosów, trzeba własny atak wyprowadzać, to Paulina Maj w tej rundzie nie idzie najlepiej. Hanna Guiwen ma bardzo uważam dobrą taktykę na tą walkę. Ona jest poza dystansem Pauliny i tylko w momencie, kiedy atakuje, prawda, no czyli tak jak teraz wykonuje wejście i te ciosy dochodzą do celu. To tak patrząc na obydwie zawodniczki, wydaje się, że to Paulina Maj ma większy zasięg ciosu. Aczkolwiek tak zwaną tą czutkę, prawda, w ringu, wydaje mi się, że Hanna Guiwen ma dużo lepszą i przede wszystkim tutaj przebiera celność jej ciosów. One dochodzą do celu. Jeszcze jeden overhand ze strony Guiwen, znalazł celu. Ostatnie akcje tej walki. Pierwsza walka Ladies Fight Night 3 w Warszawie. I Hanna Guiwen szuka okazji do postawienia kropki na D. Przeważała przez cały pojedynek. Tylko chciała zaskoczyć tutaj takim ciosem obrotowym. Teraz ładna seria w narożniku, atakowana na korpus Paulina Maj. Nisko, wysoko, całkiem zręczne kombinacje Hanny Guiwen. Później warto zauważyć, że są zróżnicowane płaszczyzny, prawda? Nie atakuje tylko na głowę, ale również na korpus. I koniec tej walki, więc pierwszy pojedynek Ladies Fight Night za nami. Unosi ręce w geście zwycięstwa Hanna Guiwen. O tym ostatecznie będą decydowali sędziowie, ale chyba spodziewamy się, że właśnie Ukraińce mieszkającej w Rzeszowie i trenującej w Rzeszowie przyznają zwycięstwo. Oddajemy głos do ringu. Tam chciałeś powiedzieć, że się zabrał daleko? Przeprowadzenie werdyktu. Dzięki.
Czekamy na werdykt. Ja przy okazji chciałbym podziękować tutaj organizatorom, bo w końcu zarobię na skarpetki. Dziękuję bardzo. W pierwszej walce dzisiejszej gali jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Hanna Gujwa!